Już od dawna poruszany jest temat powstania instalacji do utylizacji osadu ściekowego wraz z odpadami na terenie otwockiego Opewiku na Kresach. Największe wzburzenie budzi chęć zlokalizowania potocznie zwanej spalarni w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowań oraz terenów przyrody chronionych prawem. W celu sprawdzenia, jak podobna instalacja firmy Smart Energy pracuje w hiszpańskim Bilbao, na koszt inwestora w podróż wybrał się radny Marek Śliwa. W związku z tą wizytą doszło do zebrania Komisji Gospodarki Miejskiej poświęconej w całości spalarni. Ja jestem z wykształcenia technik elektronik, magister inżynier hutnik. Mam akurat takie wykształcenie, które najbardziej pasowało, żeby ktoś się zgodził tam pojechać, to obejrzeć, no i zabrać głos na ten temat. To nie znaczy, że ja jestem za albo przeciw, tylko ja po prostu chcę przedstawić, jak to działa i żeby się każdy zastanowił, czy jest sens budować takie coś, czy nie. Czy później za 2 lata miasto wyłoży 30 milionów, bo i tak musiało być coś w tej kwestii zrobić. Miejsce zlew, Limica Warsztatowa. Także w sumie to jest w tej części. Czy najbardziej rozwinięte od jednej ulicy, od drugiej, także w tym miejscu. Są zbiorniki, do których są transportowane, jest transportowana ropa. Może to już jest to konkretne urządzenie. Ja jeszcze po to się śmieję, ale to fajne jest. To są właśnie urządzenia, które należą do, powiedzmy, całej tej instalacji. Zaraz może, tutaj może pokazane są worki z tym odpadem, osadem, gdzie 3% 20 ton powstaje. To dobrze się dokładnie widać. W ten worek wchodzi mniej więcej 1000 kg. Tu 2 zasobniki, powiedzmy, w jednym, powiedzmy, jest ten olej, bo tam oni odpady z oleju wysypują, a tutaj osad jest. Także mamy te 2 zbiorniki pokazane, jak jest ilość w jednym zbiorniku i w drugim. I tutaj proszę bardzo, w jednym końcu tam od lewej strony to jest podajnik, gdzie podaje się, powiedzmy, to jeden osad i drewno na to był podawany. Tam jest ten cały piec obrotowy. W środku tutaj jest spalany olej, który podgrzewa tą substancję, która jest w środku. I ten kominek dostaje się tak naprawdę tylko dwutlenek węgla i parowa. I dalej, powiedzmy, jak już do końca w tym piecu ta substancja schodzi, to następuje zagazowanie tych substancji. Czyli tak naprawdę ta instalacja nie jest aż tak duża, jak się komuś wydawała, bo niby się tak wszystkiego boimy. To przecież możemy sobie zażyczyć na przykład instalację oczyszczenia wszystkich gazów odlotowych, tak jak się to stosuje w elektrowni węglowej. Instalacja tego typu oddaje dużą ilość dziennie odcieku przemysłowego. Gdzie ten odciek będzie węglował, skoro nasze oczyszczanie tego nie powinno przyjmować? Nie powinno przyjmować. No nie przyjmuje dzisiaj, bo na razie tego produktu nie ma, tego efektu wytworzenia. Nie ma tego. I gdzie to będzie odprowadzane? No to już trzeba zapytać tych, którzy dalej będą doprojektowali, prawda? No, ja aż tak daleko, ja tylko powiedziałem tak, jak tam to pracuje, prawda? Tam? Dlatego no, ja zapytałem. Tak, jest odprowadzane do lokalnej oczyszczalni ścieków, bo ona spełnia takie wymogi. Nasza nie spełnia. Więc trzeba je dostosować, tak? Trzeba dostosować i po prostu musi tyle razy zabrudzić. Dlaczego ja mam to finansować? Jako podatek. To jest pierwsza instalacja w Europie, bo 2 w Niemczech zostały zamknięte z tego powodu, że były uznane za zbyt niebezpieczne. To znaczy, że w Otwocku zostanie wybudowana pierwsza tego typu instalacja w Europie, która będzie spalała osady i RDF. Czy to się zgadza? No pana, ja decyduję o tym, czy ona będzie budowana, czy nie. Pan takie pytanie zadaje. Ale pytanie jest bardzo proste, no bo jest... A ja bym po prostu odpowiedź dałem. No ale proszę pana, takie będziemy rozmawiali. No ale co z tego jest moje pytanie? No, przepraszam bardzo. Zapytamy ciągle na pytanie. Pan mówi, że panie przewodniczący też pan będzie przekrzykiwał. To jest metoda. Tak, taka metoda jak pańska, proszę bardzo. No pytanie było proste i spodziewam się. Ja po prostu odpowiedź udzieliłem. Czy nie spada RDF-u, tak? Powiedziałem, że to nie ma RDF-u. Po co odpowiedział? No, dziękuję za odpowiedź, czyli instalacja. Po co to dobrze? Nie rozumiem. Przecież. Jak to znajduje się najbliższe zabudowanie? Pół kilometra. 500 metrów, tak. A po prostu później znajduje się najbliższe rezerwaty terenie zrobione. Nie zbadałem tych rezerwatów. Trudny
tygodnia byłem tam, zbadałem ten cały zakład, po co tam chodzi. W drugi dzień wracałem, proszę pana, do domu, po pracy do domu, w nocy wróciłem. Co pan mówi, że tam tydzień byłem pozywany, a tam nigdzie nie ma się spokoi. Skoro podjąłeś się, panie przewodniczący, z własnej inicjatywy nieprzymuszonej, zaprezentowania czegoś, żeby wyjaśnić bardziej coś, co ma być, to nie ma się co dziwić, że takie szczegółowe pytanie się pojawiają. Jeżeli nie, to kończymy spotkanie. Mogę? Ja chciałem tylko porównać, zobaczyć, jakie to jest wielkie urządzenie, jak to działa. O co tu chodzi? To jest proces chemiczny, obrazujący cechy jednej rzeczy rzeczywistej i drugiej rzeczy rzeczywistej. Porównanie to nie jest porównanie jednej rzeczy rzeczywistej i drugiej rzeczy, której nie ma, wyimaginowanej. Także no dobrze, rozejrzmy się do domu, bo to nie ma kompletnie sensu. Nie. Ale równie dobrze może to powstać na wysypisku śmieci, gdzie jest tyle śmieci. Takie urządzenie wcale nie musimy fosforować. O to chodzi. Ale za tę komisję płaci podatnik od fosforu. Nie rozumiem waszego ocenia. 5 takich potężnych instalacji w Polsce ma powstać, bo z tymi odpadami trzeba coś zrobić, z tymi odpadami. Czy jest pan niezadowolony z przebiegu dzisiejszej komisji? Robią ludzie awanturę, zamiast spokojnie wysłuchać. Ja dziękuję, nie chcę rozmawiać. Burzliwa dyskusja towarzysząca prezentacji nie pozwoliła na uzyskanie konkretnych informacji dotyczących spalarni. O wypowiedź poprosiliśmy Sławomira Dąbrowskiego, który od początku interesuje się tą sprawą, oraz posiadającego dużą wiedzę w temacie gospodarki odpadem ściekowym Jarosława Margielskiego. Jak oceni pan przebieg dzisiejszej komisji poprowadzony przez pana Marka Śliwę i czy jego wyjazd faktycznie był konieczny? No generalnie jestem rozczarowany tym spotkaniem, nie tylko sposobem jego prowadzenia, ale przede wszystkim zaprezentowanym materiałem, który moim zdaniem nic nie wnosi do sprawy, bo przypomina bardziej folder z wakacji niż jakąś prezentację, która by tłumaczyła, w jaki sposób funkcjonuje ten zakład. Dyskusja również nie potoczyła się w tym kierunku, w którym się spodziewałem, że potoczy się, dlatego że chciałem usłyszeć ewentualne podobieństwa, ale też różnice zakładu funkcjonującego w Hiszpanii do tego zakładu, który ma być wybudowany w Otwocku. Trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że ważną informacją tutaj jest to, że zakład, który pan radny zwiedził w Bilbao, jest zakładem, który nie jest analogicznym zakładem, który ma powstać w Otwocku, dlatego że spala zupełnie inne paliwo, to znaczy nie spala RDW, tylko spala ocieki ropopochodne i oczywiście osady też, ale osady pochodzące również z zakładów przemysłowych, a nie z oczyszczalni ścieków bytowych, tak jak to jest w Otwocku. Następna ważna sprawa to jest taka, że taki zakład, jedyny w Europie, jest zakładem w zasadzie zupełnie innym niż ten, który ma powstać w Otwocku. I w Otwocku powstanie w zasadzie zupełnie nowa instalacja, której nigdzie wcześniej nie było w Europie. Były takie instalacje, które funkcjonowały w Niemczech, ale obie zostały zamknięte z tego powodu, że były uznane za zbyt niebezpieczne w eksploatacji, a cały proces za zbyt trudny do kontroli. To w zasadzie wszystko na temat do powiedzenia. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Należałoby jeszcze poruszyć kwestię, jak wygląda sam osad ściekowy, gdyż mieszkańcy nie do końca mogą być zorientowani. Osad ściekowy uwodniony swoją strukturą przypomina bardzo wilgotny torf. I w związku z tym, że ma bardzo dużą zawartość wody w swojej strukturze, nie może się spalać autotermicznie, w związku z tym trzeba go przetwarzać termicznie przy użyciu innego substratu, a w przypadku firmy Smart Energy będą to śmieci, które nie nadają się do dalszego przetworzenia. Zyski firma będzie czerpała z produkcji prądu elektrycznego, który będzie wytwarzany poprzez spalanie bądź zgazowywanie śmieci. Przy okazji również będzie utylizowany osad ściekowy, jednakże osad ściekowy w całej tej układance jest tylko aspektem, który waliduje możliwość powstania tej inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków, ponieważ w studium uwarunkowań teren ten oznaczony jest jako teren oczyszczalni ścieków oraz gospodarki osadem ściekowym. W związku z tym, jeżeli firma Smart Energy będzie przetwarzała również osad ściekowy, daje to możliwość lokalizacji swojej inwestycji na terenie OPWiK-u. Będziemy w związku z tym narażeni na transporty śmieci z różnych okolic naszego regionu, czyli z województwa mazowieckiego.
które będą dostarczane na teren spalarni. To jest główny aspekt tej inwestycji, który inwestor skrupulatnie przemilczy. My uważamy, że dzieje się źle w tym mieście. Nie zrealizowaliśmy efektu ekologicznego. I to nie tylko jest kwestia przestrzeni, to jest kwestia charakteru tego miasta.